Na to wydarzenie czekali wszyscy bez wyjątku i wreszcie się doczekali. Dzisiaj o godzinie 10 miało miejsce uroczyste otwarcie Dworca Cieszyn. Wiele osób oglądało już obiekt z zewnątrz. Dziś można było również zerknąć do środka. Budynek łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, ale przede wszystkim ma to być miejsce przyjazne pasażerom korzystającym z połączeń kolejowych i autobusowych. A jak nowy dworzec podoba się mieszkańcom? Dworzec jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Jest przepiękny dworzec. Będąc na przykład w innych miastach, nie podoba mi się, te dworce mi się tak nie podobają, jak tu się, że jestem zachwycona dworcem, naprawdę. Jak się podoba nowy dworzec? Z zewnątrz, owszem, podoba mi się, tylko w praktyce, jak to będzie wyglądało, to trudno mi powiedzieć. Byłam nauczona, tam był kiedyś dworzec PKS-u i to weszło się do środka, tam była poczekalnia, było ciepło i tego. A tutaj no, są wiatry, w zimie zima i będzie trzeba stać tylko pod wiaduktem, tak? Pod tym, więc trudno mi powiedzieć. Rewelacja, no. Myślę, że Cieszyn długo na to czekał i chyba zasłużył na to jako stare miasto. Myślę, że to jest obiekt, na który warto było czekać. O. W części oficjalnej nie zabrakło wystąpień. Głos zabrał m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dworzec Cieszyn będzie wielką radością, zarówno dla cieszyniaków, którzy już od właściwie tygodni chodzili, oglądali, podziwiali, pytali, kiedy zostanie otwarty. Jest otwarty. Od jutra zaczynają kursować autobusy. Myślę, że to będzie taki czas, kiedy tych kolejnych połączeń Cieszyna z innymi miejscowościami będzie coraz więcej. A teraz podziwiajmy i cieszmy się. Czekaliśmy na to bardzo długo. Do samego dworca i tego węzła przesiadkowego myśmy tam dołożyli niewiele powyżej 500 tysięcy, ale patrząc jeszcze na te ponad 1 200 000 wydatkowane na układ drogowy, to jest blisko 2 miliony również z budżetu powiatu i myślę, że warto było te pieniądze wydać i pomóc miastu w realizacji tej inwestycji. Cieszymy się, że wspólnie razem możemy otwierać nowy dworzec, który jest i dworcem kolejowym, i dworcem dla podróżujących pasażerów autobusowych i busowych. Pamiętamy dawne czasy, gdzie mieliśmy i dworzec PKS-u, i dworzec kolejowy. Widzieliśmy, w jakim to było stanie. Dzisiaj piękne odbudowanie, ale też dobra realizacja wykorzystania środków regionalnych i połączenia z samorządem, bo tutaj duża zasługa pierwszej decyzji rządowych, ale również później samorządowych i odwaga, że chciano się podjąć takiego dzieła, bo tak to trzeba nazwać. No i dzisiaj wspólnie razem się cieszymy i możemy świętować, a najbardziej będą się cieszyć podróżni, którzy będą mogli z tego korzystać, zarówno z Cieszyna, z ziemi cieszyńskiej, ale też wszyscy turyści, którzy będą odwiedzać nasz piękny region. Aby jednak dworzec tętnił życiem, stolica powiatu cieszyńskiego musi starać się o jak najlepsze skomunikowanie. Kolej wraca na tory i cieszymy się, że ten program modernizacji linii kolejowych trwa. On jest i na odcinku Cieszyn-Zebrzydowice, na odcinku Czechowice-Dziedzice-Żywiec. Walczymy o to, aby przywrócić też i odbudować, bo tak to trzeba nazwać, linię Bielsko-Biała-Cieszyn. To ci starsi pamiętają, że to dobrze funkcjonowało. Jest dzisiaj dobra wola zarówno samorządów, które i Cieszyna, ale i Bielska Biała, ale również też poszczególnych gminy, którzy przy tej trasie mają swoje siedziby, ale również tutaj musi być też i wsparcie i dzisiaj ta deklaracja też padła z ust marszałka Mercika, że również samorząd województwa musi się to dołożyć, bo on jest jakby właścicielem tej trasy i bez ich decyzji no, nie będzie tych dalszych kroków. Z naszej strony mamy też zapewnienie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, że na takie działania też środki się znajdą, tak jak realizujemy program odbudowy dworców. My łączymy się z miejscowościami powiatu cieszyńskiego, z niektórymi innymi jeszcze miejscowościami dalej oddalonymi, ale zależy nam przede wszystkim też na połączeniach kolejowych. Zrobiliśmy krok w kierunku szybszego połączenia do Katowic przez Zebrzydowice. Współpracujemy tutaj z kolejami śląskimi. Rozpoczyna się remont linii 90 przez Zebrzydowice. To znowu będzie szybsze połączenie, ale też uzyskaliśmy jeszcze w 2015 roku tą obietnicę, że w roku 2025 dojdzie do remontu linii na odcinku Cieszyn-Goleszów, a w tej chwili już rozmawiamy coraz intensywniej i pewniej o połączeniu dalej do Bielska. Ja jestem przekonany, że osiągniemy efekt. Spotkanie zakończyło się oficjalnym przecięciem wstęgi oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.
A pan minister teraz.